o znaczeniu ośrodków regionalnych. To wielka rola. Wielki bój udało się stoczyć Radom Programowym Polskiej Telewizji i Polskiego Radia w kadencji poprzedniej, w której ja byłam, że nie wykreślono z ustawy. W tej chwili już wiadomo, że ośrodki regionalne, moim zdaniem, powinny mieć osobowość prawną, tak jak rozgłośnie radiowe. Jest to jedyna szansa, żeby warszawska centrala nie zabierała pieniędzy. Daninę publiczną należy po prostu bardzo dokładnie policzyć, ile pieniędzy faktycznie potrzeba, żeby nie było jak ze służbą zdrowia. Miało być 11%, było 7%. W tej chwili wiadomo, że duże ośrodki radiowe od 12 do 15 milionów rocznie, a ośrodki telewizyjne 45 do 60 milionów też rocznie. Ja mówię o dużych, typu Kraków, Katowice, Łódź. Oczywiście, że zostały bardzo zdegradowane, zostały rozdrobnione, rozgrabione, jak na przykład w Opolu, bo to wiem, że nawet filary kradziono ponoć w studio. Trzeba nowy sprzęt, dlatego najpierw policzmy, ile tych pieniędzy trzeba. Oczywiście, że ta danina publiczna będzie mniejsza niż abonament, bo będzie powszechnie ściągana z PIT-u, z CIT-u, ale należy to najpierw policzyć. Jeśli telewizja lokalna zniknie albo będzie tak słabowita jak teraz, a ma szansę, bo może być na multipleksie każdy ośrodek regionalny, to telewizja regionalna po prostu tworzy elity lokalne, rozwija kulturę lokalną, mówi o historii, o tożsamości regionalnej, lokalnej i jej rola jest po prostu nie do przecenienia. Tego nie zastąpi tuba propagandowa centralnych ośrodków. I to widać najlepiej po rozgłośniach radiowych, które zawsze, nawet w 80 roku, były rewelacyjne, stały się nawet jak Radia Wolna Europa. Także cieszę się, że może ta konferencja da jakąś możliwość rozpoczęcia dyskusji nad tym, żeby ta planowana już ustawa docelowa była faktycznie sensowna i zabezpieczyła po prostu media publiczne, ale w sensie dosłownym. Trzeba je oddać społeczeństwu narodowi.